Zatrzymaliśmy się w Rumunii, w apartamencie miejscowości Drobeta Turnu Severin. Mamy specjalne, dedykowane miejsce do parkowania. Natomiast sam apartament, całkiem przyjemny, właśnie fajny styl. Taka cecha, że ma dwie loggie. Jedną taką zostawioną, jakby loggia, po prostu do użytku. Przy jednej sypialni. Tutaj łazienka. Kolejna sypialnia. I kuchnia zrobiona w drugiej loggi. Z przejściem do salonu. Fajny układ. Bardzo wygodny. Natomiast refleksja, która mnie nachodzi tutaj, w tym miejscu, dotyczy ekonomii. Rumunia, zaraz obok Polski, jest jednym z liderów rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej. I niesamowicie ciekawym doświadczeniem jest zobaczyć to na ulicy. To widać fizycznie na ulicy i wśród mieszkańców. Po prostu to widać, to czuć, to jest bardzo bezpośrednie doświadczenie. Bardzo ciekawe. O, mój kubek by się zagubił. I najlepiej, najciekawiej jest odkryć to w momencie, gdy przemieszczamy się z Grecji, tak jak my przejechaliśmy. Tylko tak, do Grecji jechaliśmy przez Serbię, Macedonię, Węgry oczywiście wcześniej, Słowację. A teraz jedziemy z powrotem przez Bułgarię i następnie przez Rumunię. Bułgaria. Tam widać kryzys gospodarczy. Bardzo wyraźnie. Widać totalny brak inwestycji. Nic tam się nie dzieje. Nie remontują dróg. Widać, że powstało kilka nowych odcinków dróg, ale one po prostu już są zostawione. Natomiast jak się wjeżdża do wszystkich miejscowości, czy to małych, czy nawet jak jechaliśmy przez Sofię, widać, że tam nie ma inwestycji, tam wszystko stoi. Jakieś drobne oczywiście są, coś się dzieje, ale to na małą skalę i raczej oszczędnie. Tak samo oczywiście no, Grecja, tylko w Grecji z kolei widać to bogactwo, które tam było przez poprzednie pokolenia wręcz całe. Dziesiątki lat, jeśli nie, no setki to może nie, ale dziesiątki lat po wojnie Grecja była bogatym krajem, zamożnym. I to się czuje. Widać, że tam było bogactwo, ono po prostu stopniowo niszczeje. Serbia, no to widać, że to jest biedny kraj. Oczywiście, ale tutaj no, nie mamy jakichś wielkich oczekiwań, podobnie Macedonia. Infrastruktura jest ok. Te rzeczy, na czym oni zarabiają, to wszystko działa prawidłowo. Ale nie widać jakiegoś tam dynamicznego rozwoju. Natomiast po wjeździe do Rumunii, po wjechaniu do Rumunii, odkrywamy, że tutaj jest ruch, tu jest życie gospodarcze, tutaj jest ekonomia na wysokim poziomie rozwoju. To czuć wyraźnie na ulicy, wśród mieszkańców, widać to w samochodach, widać to po prostu w inwestycjach. Od pierwszej miejscowości, do której wjechaliśmy, Besarabii, widać, że oni inwestują we wszystko. Tam nawet jakiś punkt, w którym możesz się zatrzymać i masz dostęp do wody. Tam, nie wiem, trzy stanowiska, gdzie możesz sobie nalać wody, umyć ręce, umyć twarz. On działa. To nie jest nowy punkt. To widać, że to już tam kiedyś było, ale on jest aktywny. Ktoś o to dba. Ta instalacja wodna, która jest tam zrobiona, ona funkcjonuje. Możesz się tam zatrzymać i skorzystać z tego. A wokół widać jakieś inwestycje drogowe, chodniki, widać jakieś nowe, odnowione lub nowe budynki, czy to szkoły, czy administracyjne i tak dalej. Więc być może, jeśli nadal się to utrzyma, ten rozwój gospodarczy, to za chwilę również zrobią na przykład odnowienie tego punktu z wodą. Serio, to jest tak jak w Polsce. W Polsce też bardzo wyraźnie widać rozwój gospodarczy. Wychodzisz na ulicę, jeśli tam mieszkasz i nie ruszasz się z Polski, to możesz tego tak nie odebrać. Ale jak wjeżdżasz do Polski ze Słowacji, Węgier, gdzie na Węgrzech ewidentnie widać, że się cofają, są takie skokowe punkty.
duża inwestycja, fabryka, jakieś tam infrastruktura i tak dalej, i wjeżdżasz kawałek dalej do miasteczka, jest biednie, smutno, nic tam się nie dzieje. Albo jeśli coś się działo, to jakiś czas wcześniej, podobnie jak w Grecji, a teraz jest zamrożone, martwe. Fascynujące zjawisko. Bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło. Pokazuję to w apartamencie rumuńskim, bo chcę, żeby mnie było dobrze słychać. Może jeszcze zrobię jakieś ujęcia, przebitki na zewnątrz, ale wow, to jest niesamowite zobaczyć, jak statystyka, jak wskaźniki ekonomiczne, matematyczne czy ekonometryczne wyglądają w praktyce, są namacalne, możesz tego dotknąć, po prostu to widać. To widać naocznie. To nie jest żadna fikcja. I możliwe, że taki bardziej budynek starszy, bez wysokiego standardu. Akurat mieścił się w nim apartament, ale zupełnie znośnie. Dokładnie tak jak u nas jakieś osiedla. Natomiast proszę zobaczyć remont. Tutaj też wymiana drzwi, remont, pianka. Coś się dzieje. Troszkę ujęć z ulicy. Cóż, taki stan normalny. Ludzie jak ludzie. Jest takie detale typu na przykład, że jest porządek, jest czysto. Nie ma jakoś za bardzo śmieci. Trochę tak, wiadomo, ale bez przesady. Zieleń. Nie ma jej tutaj może jakoś dramatycznie dużo, ale jest okej. To jest coś, co wskazuje na to, że jest jakaś służba, która przynajmniej raz na jakiś czas po prostu dba o to, przyjeżdża i robi porządek. Tak? Akurat to było wyraźnie widoczne też w Grecji. Na poziomie autostrady, także w Serbii. Tutaj trzeba oddać prawdę. Nie chcę naciągać, mówię po prostu szczerze to, co zaobserwowałem. Natomiast po prostu w Rumunii widać to bardziej, jest to wyraziste. Po prostu wszystko jest na swoim miejscu. Idziesz jak w Polsce, tak? Masz osiedla, nie wiem, w Krakowie, w Warszawie, które tak wyglądają jak to. Ktoś o to po prostu regularnie dba. Stara się, żeby to działało. I tego typu zjawisko jest jednym ze wskaźników namacalnych, według mnie. Namacalnych wskaźników dobrej gospodarki, dobrej, dobrze działającej, sprawnej gospodarki danego kraju. Brawo, Rumunia. Tak trzymać. A u nas, żeby było jeszcze lepiej.